System posadzkowy Arteflor. Warstwa gruntująca Disbopox 443 EP Impregnirung. Warstwa pośrednia Disbopox 447 Waseropoxid. Warstwa dekoracyjna Capadecor Artelazur Color w kolorze Livorno. Warstwa zamykająca Disboxit 422 EMI Clear Coat. Narzędzia: szczotka malarska, wałek o średnim sznurku, rakla zębata, wałek kolczasty. Posadzka przed gruntowaniem musi być czysta, sucha i zapewniająca dobrą przyczepność. Za pomocą szczotki malarskiej nanosimy na podłoże Disbopox 443 EP Impregnirung. Po upływie minimum 16 godzin nakładamy Disbopox 447 Waseropoxid w wybranym kolorze, używając wałka o średnim sznurku. Po wyschnięciu pierwszej warstwy po 48 godzinach czynność powtarzamy. Po upływie 24 godzin krótkimi krzyżowymi pociągnięciami dekorujemy posadzkę lazurą Capadecor Arte Lazur Color w wybranym kolorze, używając szczotki malarskiej. Po całkowitym wyschnięciu, po upływie kolejnych 24 godzin, nakładamy warstwę zamykającą, wylewając na podłoże Disboxit 422 EMI Clear Coat. Następnie równomiernie rozprowadzamy raklą zębatą o uzębieniu trójkątnym 2 mm. Po 10 minutach warstwę zamykającą odpowietrzamy wałkiem kolczastym, stosując technikę krzyżową. Po upływie jednego dnia można po posadzce chodzić, po 3 dniach obciążać mechanicznie. Całkowite stwardnienie następuje po upływie 7 dni. Pokazany na filmie system posadzkowy wykonano w kolorze o nazwie Milano.